Czym jest stworzenie według Kościoła? Na początku nie było nic, żadnej przestrzeni, żadnego czasu, nic, tylko Bóg. Ciężko to sobie wyobrazić. Nasz sposób myślenia, bowiem, uwarunkowany jest naszym doświadczeniem. Mamy problem z wyobrażeniem sobie nicości, bo jak tylko coś sobie wyobrazimy na przykład pusty, ciemny pokój nie jest to nic. Hmm. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię ex nihilo to znaczy z niczego wszechświat ziemię, truskawki, śliwki, robaki, kurczaki, mrówki człowieka dosłownie wszystko. Tym, jak dokładnie Bóg to wszystko stworzył, interesuje się nauka. Sam zaś fakt, że On wszystko stworzył, jest przeświadczeniem wiary. Większość dzisiejszych naukowców twierdzi, że Wszechświat z czasem i przestrzenią rozpoczął się od tak zwanego Wielkiego Wybuchu. Hipoteza ta powstała w latach dwudziestych ubiegłego wieku, a stworzył ją wybitny fizyk Georges Lemaître. Przy okazji, Lemaître był nie tylko profesorem fizyki, astronomem i kolegą Alberta Einsteina. Był on jeszcze katolickim księdzem. Hmm, kto by pomyślał? Wszystko we wszechświecie odzwierciedla wspaniałość stwórcy. Każde stworzenie na swój sposób, nawet skromny robaczek. Istnieje stworzenie widzialne jak kamienie, rośliny, krowy i człowiek, ale są również takie stworzenia, których nie można zobaczyć, bo nie mają ciała. Mówimy tu o aniołach. Anioły są istotami rozumnymi jak człowiek, ale nie mają materialnego ciała. Termin anioł. Pochodzi od greckiego angelos, co znaczy posłaniec, ponieważ Bóg często posyłał aniołów do człowieka. Z tego też względu przedstawia się ich ze skrzydłami. Nie dlatego, że ich potrzebują, ale dlatego, że skrzydła symbolizują ich zadanie jako bożych posłańców. W porządku. Podsumujmy katolicką wiarę w stworzenie. Bóg stworzył wszystko z niczego. W dalszym ciągu podtrzymuje on w istnieniu wszystko, co stworzył. Wszystkie rzeczy istniejące we wszechświecie, widzialne czy niewidzialne, pochodzą od Boga i odzwierciedlają Jego wspaniałość. Wszystko zostało stworzone na Jego chwałę i uczestniczy w Jego dobroci. Aniołowie i ludzie w szczególny sposób uczestniczą w dobroci Boga, ponieważ są istotami rozumnymi, są w stanie poznać Boga jako swój początek i cel ostateczny powołani są do uczestnictwa w życiu Boga. Tak pokrótce przedstawia się nauka Kościoła katolickiego na temat stworzenia.